Radio campus Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziennikarka Wall Street Journal Joanna Stern postanowiła przetestować metaversum. Zrobiła eksperyment, w którym no, chciała zobaczyć, jak wygląda wirtualna rzeczywistość w takim praktycznym wykonaniu. E, założyła na głowę kask i pomyślała, że 24 godziny będzie żyła w metaversum proklamowanym przez Marka Zuckerberga 28 października. I o tym, czy to się udało, jak, to się udało, oraz jakie są tego konsekwencje dla nas? Czy jesteśmy gotowi na wirtualną rzeczywistość zanurzoną w świecie datafikacji i w doświadczeniach cyfrowych? Porozmawiam dziś z naszymi ekspertami. Znowu w studiu tłum. Przed Państwem dr Wojciech Hardy, Wydział Nauk Ekonomicznych, DELAB UW. Cześć. Satja Różynek, DELAB UW, Wydział Nauk Ekonomicznych. Hej. I Michał Paliński, uwaga, zaskoczenie, DELAB UW, Wydział Nauk Ekonomicznych. Hej. O metawersum już rozmawialiśmy, więc to nieco nasi słuchacze wiedzą, na czym polega ta specyfika nowej rzeczywistości. Natomiast przytoczę wnioski tej dziennikarki z eksperymentu, która, który przeprowadziła w ubiegłym miesiącu. No, hełm był niewygodny. Zero zaskoczeń, nie wytrzymała 24 godziny, bo okazało się, że głowa rozbolała ją dużo szybciej, i te wrażenia były takie chaotyczne, nie do końca to było dopasowane. Jak wybrała się na spacer do parku, właśnie w tym metaversum, to awatary były tylko od pasa w górę, nie miały nóg ani rąk, bo okazało się, że tamten interfejs nie przyjął drugiej połowy yy, tych awatarów. To wszystko jeszcze jakieś takie kulawe. Czy my jesteśmy już gotowi dziś na Metaversum? Czy obietnica Marka Zuckerberga to obietnica na za 50 czy 100 lat? Czy to się toczy, a my będziemy na to gotowi? A jeśli tak, to kiedy? Zacznijmy od konkretów. Technologicznie jeszcze gotowi nie jesteśmy. Tak? Stąd Facebook, czy też Meta, jak się chcą teraz nazywać, zatrudnia 10 tysięcy deweloperów w samej Unii Europejskiej do tego, żeby stworzyć podwalinę takiej wirtualnej rzeczywistości nakłady technologiczne są w tym momencie ogromne, tak Facebook kupił parę lat temu Oculusa, czyli firmę, która zajmuje się VR-em, dużo inwestuje w technologię rozszerzonej rzeczywistości, więc to jeszcze jest na, na, na ten moment widzimy dopiero zalążki tych technologii, które mogą umożliwić nam to metaversum w takiej maksymalistycznej formie, ale w takiej formie minimalistycznej, czyli takiej w Yy, tych spotkań, o których powiedziałaś, tych awatarowych, yy, jeszcze bez hologramów na razie, tylko my, jako ładne awatarki, spotykające się w jakiejś przestrzeni, to jest kwestia najbliższych kilku lat. Bez hologramów, czyli bez czego? Czy pamiętamy yy, serię filmów yy, Gwiezdne Wojny? Pamiętacie? Tam były <grym> <w> serce? <laughs> To jest spotkania Rady Jedi, na przykład, kiedy zapracowani wojownicy musieli spotykać się na y, ważnych spotkaniach, pojawiali się w formie takich hologramów, które zasiadały we wspólnej przestrzeni. Do tej pory widzieliśmy to jako mistrza Jode w jednym pokoju z Obi-Wanem kenobi, a niedługo my z naszymi współpracownikami. W jednej przestrzeni. Boję się, że to brzmi jak obietnica, a nie jak groźba, że to się kiedyś zdarzy. Kiedy to się ma wydarzyć? Mamy jakiś horyzont czasowy. Jest powiedziane, czy będziemy na to czekać 100 lat, czy my tego doświadczymy, czy nasze dzieci, czy raczej wnuki. Ja myślę, że my możemy na przestrzeni najbliższych lat doświadczać pojedynczych elementów, które później będą składały się na metaversum, bo to wszystko jakby dopiero jest w procesie, także. Te wszystkie bardzo rozproszone firmy, które pracują nad poszczególnymi rozwiązaniami, które mogą później wejść w kanon pod, do, do całego metaversum, pracują póki co oddzielnie, więc konieczne jest to, żeby te firmy i żeby powstała jak gdyby właśnie ta infrastruktura, która umożliwi, to, żeby to wszystko zaczęło ze sobą współpracować. Więc zanim do tego dojdziemy, to jeszcze trochę czasu przed nami, więc myślę, że po drodze będziemy też mogli się przyzwyczajać do poszczególnych elementów, tak że to nie będzie dla nas aż takim ogromnym zaskoczeniem. I to też pozwoli nam na to, że na przestrzeni lat te, te rozwiązania technologiczne też będą się na tyle polepszać, tak żeby nam, nam to doświadczenie przestawało przeszkadzać, żebyśmy właśnie nie mieli tych problemów z, z nie niewytrzymywaniem w headsetach, z bólami głowy i z, z, z tymi rozmaitymi, Tymi rozwiązaniami, które są jeszcze przed nami. Więc to wszystko jest bardzo raczkujące. Myślę, że, że eksperyment bycia w metawersum to nie jest jeszcze eksperyment bycia w metawersum, tylko eksperyment doświadczania jakiegoś rodzaju wirtualnej rzeczywistości, ale to jeszcze jest bardzo, bardzo dalekie od tego, co jest w wizjach przedstawianych przez firmy, które pracują nad metawersum. Tak, bo to kwestia technologiczna to jest jedna, a druga to, co można by przy użyciu tych technologii sprzedawać ludziom, tak? czy dostarczać. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafne, co Satya powiedziała. Tak, pytanie, co będzie zwornikiem dla tych różnych technologii? Tak jak trzeba robić taką analogię do iPhone'a, który tak, uważam za coś bardzo przełomowego, ale tak naprawdę jest konglomeratem technologii rozwijanych przez bardzo wiele firm. Tak? Tylko bardzo skutecznie zostało połączone w jednym konkretnym produkcie. Naturalnym kandydatem dla takiego zwornika są obecne media społecznościowe. Tak? Dlatego Właśnie Facebook mocno wchodzi w ten temat. A dlaczego to teraz się dzieje? Dlaczego teraz Zuckerberg wychodzi? Oczywiście, <grym> może dlatego, że była awaria chwilę wcześniej i trzeba było zatrzeć <grym> złe wrażenie i poczuliśmy się wykluczeni ze świata cyfrowego i trzeba było nagle tę stopę z powrotem w drzwi włożyć. Ale czy, czy są jakieś okoliczności, które sprawiają, że skoro procesy dzieją się od jakiegoś czasu, to dlaczego teraz wypływa nam nowe hasło, nowy termin, nowa obietnica na nie wiadomo kiedy do przodu, bo Satya powiedziała, że to się toczy tak trochę raczkująco, trochę się to dzieje, ale to się nie wydarzy jednego dnia, jak powiedzieliście. Dlaczego to teraz ta cała historia się zaczyna? Ja bardzo chciałem, przepraszam, bo ja chciałem jeszcze do poprzedniego troszeczkę wątku nawiązać, bo zapytałaś, kiedy my tam będziemy, no i pytanie jest jeszcze co to znaczy my, tak? W sensie ja pamiętam taki raport sprzed dwóch lat mniej więcej, w którym wyszło, że jakieś 10% gospodarstw domowych w Stanach miało już coś, co pozwalało doświadczać VR. No w Polsce nawet na ten moment jest to jakby trochę nie do pomyślenia, a mówimy w zasadzie tylko o interfejsie, a jest jeszcze kwestia całej infrastruktury, całego dostępu do sieci, który nie jest wszędzie oczywisty, tak? Ale też tego, żeby były w miarę blisko potężne serwery, które będą to wszystko przetwarzać. Więc to mhm. też nie będzie takie hobsiup i może się okazać, że no pewnie w Stanach na przykład to się zacznie rozwijać wcześniej niż. Innych częściach świata. Taki cytat, który bardzo lubię przypisywany chyba Williamowi Gibsonowi, nie wiem czy słusznie, ale jest dobry, więc i tak go powiem. <grystanie> Brzmi, że przyszłość już tu jest, tylko nie jest zbyt dobrze rozdystrybuowana. Zbyt równomiernie. O. Pytanie, czy my w ogóle akurat przyjmiemy metaversum, bo nie wszystkie nowinki technologiczne się równie e, sprawnie i nie we wszystkich krajach w ogóle się przyjmują. Przecież my mamy blika, ale czeków na przykład nie mieliśmy, nie mieliśmy też pagerów i różnych innych elementów technologicznych, więc to też ciekawe, czy ta równość dystrybucji tu w przypadku metaversum będzie podobna. Dlaczego teraz Michał? Czy to jest jakiś powód w układzie planet, w układzie infrastruktury technologicznej? Może właśnie zatarcie tego złego wrażenia, a może to jest przypadek, że teraz i nie ma o czym gadać. Dlaczego teraz wychodzi Zuckerberg 28 października tego roku i mówi: "Obiecuję wam, że w przyszłości Niedookreślonej, będziecie żyli w innym świecie. Tak, oczywiście, można twierdzić, że to jest tylko wybieg Zuckerberga, który próbuje uciec od kwestii regulacji big techów w Stanach Zjednoczonych, czy afery związanej z kiepskim zarządzaniem mową nienawiści na jego platformie, ale wydaje mi się, że można tutaj zobaczyć coś więcej. Znaczy, wydaje mi się, że Metaversum jest swego rodzaju świętym gralem. Doliny Krzemowej, czymś, za czym tęsknią ci przedsiębiorcy technologiczni. Wydaje się, że jest to pewna obietnica tego, żeby uciec od świata, w którym być może już niedługo katastrofa klimatyczna sprawi, że nie będziemy mogli konsumować specjalnie dóbr z tego świata. Jest to pewnego rodzaju Konsekwencja funkcjonowania systemu kapitalistycznego, który szuka nowych rynków zawsze, tak? Zawsze szuka ekspansji. W sytuacji, kiedy konsumpcja przestaje być możliwa w sytuacji kryzysu klimatycznego między innymi zaczynamy szukać rynków wirtualnych, tak? będziemy konsumować dobra cyfrowe, będziemy wydawać pieniądze na te słynne torebki już w, w Robloxach, tak? Bowiem to nie będzie miało ze sobą aż takiego śladu węglowego, jak konsumpcja innych dóbr w świecie rzeczywistym. Czyli to wizja nowego rynku, gdzieś za rozszerzenie naszej aktywności? Czyli znowu można powiedzieć, że jest to. No, nie szukając spisków, ale spisek Gafa, wielkich gigantów cyfrowych, którzy nie mają skąd zdobywać pieniędzy, więc tworzą dodatkową rzeczywistość, żeby tam zarabiać na nas, to tak brutalnie można byłoby szukać takich przyczyn? Miałem ja powiedział, że to jest plan B. Plan B, jeśli tu się nam nie powiedzie? Tak. Czy my musimy jakoś przygotować się do tego, żeby jako użytkownicy móc wejść na tę metawersową drogę? Czy, czy oprócz tego, że infrastruktura, technologie i te nowoczesne rozwiązania VR-owe, nie jak te kaski testowane, czy, czy oprócz tego potrzebne są jakieś inwestycje w ludzi, żeby oni byli bardziej podatni na takie działania? Wydaje mi się, że jeżeli. Uczestnictwo w tym świecie będzie wymagało od nas jakiejkolwiek pracy, to to przedsięwzięcie się na pewno nie powiedzie. Historia upowszechniania się nowych technologii polega na tym, że ludzie je po prostu łykają, to znaczy, że uważają za coś naturalnego. Tak? I przyzwyczajanie ich do ludzi, do wykorzystywania technologii, takich jak technologie mobilne, no to jest bardzo długi proces. Więc. Yy, yy, yy. Wydaje mi się, że tutaj nie będzie żadnych inwestycji w ludzi, żeby w zwiększać dostęp do tych technologii, tylko raczej inwestycje w user experience, czy ekspertów od, od tego rodzaju rozwiązań, żeby, żebyśmy to traktowali jako coś, czego po prostu nasze przedłużenie, bez czego po prostu nie wstaniemy rano z łóżka, tak jak smartfon przy naszym. Można będzie stolikach. nie wejść do tego metaversu, można będzie zostać w domu i, i wyjść i nie korzystać. Bo tu, tu, tu mówicie o tym, że znaczy mówisz Michał, dokładnie ty o tym, że no to, to będzie coś, bez czego, czego nie będziemy mogli się obejść i będzie nam to tak sprzedane, jakby to było no, nie do ominięcia w naszym życiu, bo bez tego życia nie będzie, czy będzie życie bez metaversum, poza reklamą, która jest jednoznaczna. Wyobrażacie sobie, że będzie taki, taki moment, czy taka możliwość, że ktoś powie: Nie wchodzę, zostaję w domu? I co wtedy z nim tam się będzie działo? Ogólnie myślę, że wybór zawsze będzie, ale FOMO z tym związane, czyli Fear of Missing Out, czyli ten taki nieprzyjemne uczucie, które odczuwamy, bo wydaje nam się, że coś nas omija, będzie pewnie bardzo silne w tym wypadku. Tak? Już to jest jakby znane, jak się dzieje coś ważnego, nie wiem, kulturowo, popkulturowo. Już są te media społecznościowe, bez których czasami ciężko nadążyć za światem i jest poczucie, że coś nas omija, jeśli nas tam nie ma i no to wydaje się, że będzie tylko spotęgowane. Myślę, że to jest duże pole do tego, żeby tak naprawdę już na tym etapie zacząć się interesować, jakie to może przynieść koszty. Dla ludzi ogólnie. Te jednostki zasane do tego systemu potem zostają w jakimś takim życiu analogowym. Znaczy, takie resztki tych jednostek chyba zostają, bo wy mówicie o takim wciągnięciu ich do, do tego świata. Ja kojarzę od razu tę teorię Szuszany Zubow o kapitalizmie nadzoru, ale tam było ta, takie sformułowanie, że były dane wydechowe. To, 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 to są te resztki nasze, które pozostają po tych naszych aktywnościach cyfrowych. I ja widzę te takie resztki wydechowe ludzi, którzy po 12 godzinach. Zinach bycia w metaversum, wychodzą, leżą na kanapie i jest jakaś przewidziana, wiecie, formalna instytucja opieki nad tymi resztkami, które zostaną po korzystaniu z, z tego Metaversum. No, czy, czy, czy w ogóle będziemy zastanawiać się nad tym naszym życiem poza? Czy to będzie nowa aplikacja i jakaś taka, wiecie, forma rozrywki? którą zamykam, odkładam tak jak teraz komputer i, i żyję sobie dalej. No bo jeśli to będzie rzeczywiście takie omnipotentne i zawłaszczające, to zostaną nam takie resztki tylko tych ludzi, takie, wiecie, wydmuszki, które są poza metaversum w takiej najbardziej dramatycznej wizji. I co z nimi wtedy? To zabrzmiało jak wizja z Matrixa, kiedy ja ludzie są za w tym ja w, Idę tam. W tych wannach i podłączeni do Matrixa, z którego nie mogą nigdy wyjść. I mam nadzieję, że to, to zupełnie tak nie będzie wyglądało, że jednak będziemy mieć szansę na to, żeby, żeby wyjść z tego, z tego świata, z metaversu i żeby jednak mieć coś do robienia poza tym światem, który będzie tylko wirtualny, ale tego nie wiem. Tak naprawdę musimy się też zastanowić nad tym, jak właśnie będą prowadzone regulacje. W okolicach na przykład prywatności, bo teraz już nasza świadomość, co do prywatności w internecie się mocno, mocno zwiększa, więc zastanawiam się, jak, jak zostaną poprowadzone te regulacje w kontekście Mesłum, gdzie już wchodzimy jak gdyby z pełnym zestawem danych na temat siebie, i czy może to będzie pewien element, który dalej będzie mógł odstraszać albo zachęcać ludzi do korzystania z tego. Więc myślę, że to jest bardzo duży temat, który będzie musiał zostać poruszony, ale i, i jeszcze chyba nie był zbyt szeroko omawiany, jak to będzie. No, Zuckerberg się zarzeka, że ta wizja Metaversum jako takiej formuły spotkań, jako, awata jako awatary w jakiejś przestrzeni współdzielonej, że informacje, które tam się będą pojawiać, nie będą wykorzystywane przez firmę Facebook do targetowania nas w sieci społecznościowej. A, A nie jest taka obietnica teraz również? Złożona <noise> gdzieś w zapisach regulaminów, których nie przeczytaliśmy? <noise> Wydaje mi się, że... Y co ciekawe, ta obietnica akurat może być spełniona, ale pytanie, w jaki inny sposób będą wykorzystywane, będzie wykorzystywana ta przestrzeń do komercjalizacji? Może się okazać, że faktycznie w tym takim. W współdzielonym świecie wirtualnym to już nie będzie chodziło o targetowanie nas w jakikolwiek sposób, to będzie sprytniejsze, tak? Czyli jak teraz czy nawet obserwujemy te zalożki metaversum w Roblox czy, czy Fortnite, tam nie ma reklam targetowanych do użytkowników prawie, tak? To, to jest jakby marginalne. Chodzi o obecność Marek w tych, w tych światach. To znaczy, wchodzimy na tego Robloxa i tam yy, mamy wystawę Gucci'ego, tak? Jakby te marki są tam obecne, hmm. tworzą te światy, sprzedają tam swoje produkty, ale sprzedają to jako pewnego rodzaju doświadczenie już. Tak? No nie, to nie jest po prostu banner, który nam się wyświetla i mówi, w realnym świecie, chodź, kup tą torebkę. Tylko kupią tutaj już u nas tak? jako pewnego rodzaju doświadczenie. Jesteś uczestnikiem wystawy czy też pokazu mody. Czyli ten sam ten biznes, sam. tylko w różowym, po złotku, sreberku, błyszczącym, doświadczenie, uh -huh. nie tylko miej torebkę Gucci w, to, w szafie, ale też doświadcz, bądź częścią tak, budowania tak. marki, świadomości Oczywiście. marki. I to już mi zaczyna podobać. <laughs> Przemawiasz do mnie coraz bardziej przekonującymi argumentami. To jakie są koszty dla użytkownika tego? Bo brzmi to wspaniale na tym etapie, oczywiście nie na wszystkich, ale w tym momencie te doświadczenia, te, te wrażenia kosztem są całkiem realne pieniądze z portfela rodziców, jak się jest niepełnoletnim, albo z portfela własnego, ale, ale czym tam się handluje w takim razie w tym, w tym metaversie? Bo tu zatia powiedziałaś o danych, ale tak do, o tych danych jeszcze za dużo nie powiedzieliśmy dzisiaj. One są. To, to bazuje na danych, gdzieś w tych cytatach Zuckerberga przeczytałam, że to właśnie będzie unikatowa, na, na, na największą skalę możliwość zebrania i łączenia danych z różnych tam naszych aktywności. To to hmm. będzie ta waluta? Myślę, że walut będzie pewnie bardzo dużo. Będą kryptowaluty, będą jakieś wewnętrzne, wewnątrz pojedynczych doświadczeń mini waluty, będzie waluta pod postacią uwagi i czasu. Które poświęcamy na jakąś rzecz, ktoś może chcieć dawać reklamy w swoim wirtualnym zakątku, ktoś inny może chcieć bezpośrednie przelewy. To jest zróżnicowane, no jakby osób w tym tworzących to metaversum będzie na pewno bardzo wiele. I teraz jeszcze pytanie: kto jakby zajmie kluczowe pewnie pozycje w tym wszystkim? Meta się pozycjonuje pewnie raz, żeby na Interfejs, w którym wchodzimy w ogóle w tę interakcję, ale no, można się zastanowić, czy nie będą potrzebne jakieś nowe role zupełnie. My jesteśmy przyzwyczajeni, że jak wchodzimy do internetu, to żeby trafić tam, gdzie chcemy, wpisujemy coś w wyszukiwarce Google. Tu też będzie potrzebny jakiś przewodnik. Nie wiadomo jeszcze jak, w jakiej formie, jak to mhm. może wyglądać. Tak, na pewno będzie potrzebne jakieś porozumienie tych firm, tak, o, czego one same nie kryją, ponieważ głównym założeniem jest to, że różne firmy tworzą te światy, ale. Można się pomiędzy nimi przemieszczać. To wymaga kooperacji na niespotykaną skalę, do tej pory technologiczną. Pracowania jakichś wspólnych standardów, mhm. i to też jest pytanie, kto je wyznaczy. A kto będzie je wyznaczał? Czy, czy, a czy myślicie, mhm. że tutaj będzie e, przestrzeń na to, żeby takie regulacje, na przykład unijne, rozmawialiśmy, rozmawiałam z profesorem Magdaleną Słogwódkowską nieraz już o tym, ostatnio z Asią Mazur o regulacjach e, e, unijnych dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji. Bardzo enigmatyczne te regulacje i takie bardzo e, ogólnikowe, bo takie też być, być muszą, nie obejmują konkretnych rozwiązań. W ogóle o tym się już mówi? Jak, jak to będzie regulowane? Bo Wojtek, powiedziałeś o strukturze władzy, czy tego przywództwa, czy tego, kto będzie decydował, ale to chyba też trzeba uregulować taką rzeczywistość. To jest jeden nowy rynek. No rozumiem, że biznes tam się kręci, ale są jakieś przymiarki robione do tego, żeby, żeby, żeby dotknąć, bo brzmi to absurdalnie, że prawnicy, bardzo ważni ludzie w togach, poważni ludzie, nobliwi, mają pochylić się nad regulacją przestrzeni wirtualnej takiej, wiecie, rzeczywistości, która nie istnieje, to, to, to chyba będzie też bardzo trudne, żeby uregulować coś, co, co nie istnieje. Przepraszam, że podważam, ale coś, co nienamacalnie istnieje dla prawników, zdaje się, że dowód jest kluczowy. Jak wyobraźmy sobie spotkanie Marka Zuckerberga przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, gdzie jest pytany o metaversum. Tak? Ostatnio obserwowaliśmy jego wystąpienie, gdzie kongresmeni py pytali go o kwestie związane z social mediami, takie bardzo podstawowe kwestie. To prawda, jest to duże wyzwanie, aczkolwiek czasu nieuregulowanych technologii, czy wierzenie w to, że technologie się oddolnie uregulują, no już jest dawno poza nami i w Stanach Zjednoczonych i w Europie, tak? Zresztą w Skoro Zuckerberg chce tworzyć zalążki swojego metaversum w Europie, mówiąc o tym, że właśnie tutaj jest dostęp do, do talentów, do uniwersytetów i jest w stanie zatrudnić 40 tysięcy deweloperów i uważa, że to jest w ogóle jeden z głównych rynków Europa dla, dla jego produ przyszłego produktu, to znaczy, że musi się liczyć z tym, że będzie uregulowany przez, przez Unię Europejską. Jakie główne wyzwania widzielibyście związane z metaversum? Teraz przyszło mi do głowy, że nie mówimy o prawach człowieka, na przykład o prawach robotów. Pytałam się, Mazur, czy kiedyś powstanie Trybunał Praw Robotów? Pytanie było poważne, odpowiedź była poważna, ale możecie domyśleć się jaka. Ale rozmawia się o tym, czy taka sztuczna inteligencja nie powinna być opodatkowana. No, to też już jest w ogóle upodmiotowienie takiej rozmowy przecież o robotach czy sztucznej inteligencji. A tam będą awatary, jakieś relacje, mówiliście o tym, zanurzone w tym świecie, nasze drugie życie tam. Prawa człowieka, nasze prawa. Jakie waszym zdaniem są główne wyzwania, nawet niekoniecznie związane z uregulowaniem tego, ale z rozwojem tego, może, może postawa człowieka, czy nasza gotowość do tego, żeby tam wejść? Ja dzisiaj się tam nie widzę, ale porozmawiamy mm -hmm. za 10 lat i okaże się, że ani że się obejrzałam, a ob <laughs> ob ob po prostu kupuje te torebki i trzymam je tam zamiast w szafie. Prowadzisz tam audycję. Och, ale mam nadzieję, że z żywymi ludźmi, bo, bo byłoby przyjemniej. Pytanie, czy, czy ten system będzie tak uregulowany, że będziesz wiedziała, że rozmawiasz z prawdziwymi ludźmi? I to jest jedna z regulacji która jest zapisana w strategii Komisji tak. Europejskiej, że jeżeli nie wchodzę w interakcję z żywym człowiekiem, to muszę o tym wiedzieć, chyba że z kontekstu wynika inaczej. Więc mm -hmm. mam nadzieję, że zorientuję się, że. Będzie nade mną sieciła taka lampka, tak, mm -hmm. że jestem człowiekiem. Że jesteś ludzkim, albo wręcz. Ludzkim, że ja zakładam, że jesteś rozmówcą. człowiekiem i może w drugą stronę, mm -hmm. że jeśli nie jesteś człowiekiem, to mm -hmm. proszę mnie poinformować, bo jako człowiek dziś życzę sobie. Ludzkich relacji. Jakie są wyzwania, waszym zdaniem, już tak kończąc rozmowę o, o, o przyszłości metaversum, o tym, co, co, co dziś wiadomo, a nie wiadomo jeszcze wcale wiele, bo o tym rozmawiacie otwarcie i wiemy, że to są właściwie hasła i obietnice? Gotowość ludzi, prawo, regulacje. Co jeszcze można dołożyć do tego? Bezpieczeństwo, w sensie cyberbezpieczeństwo. Zdrowie. Prywatność, o. zdrowie. Zdrowie. Własność. Zdrowie. Ochrona tożsamości. You name it. <laughs> Nierówności, tak, bo cała ta nasza rozmowa, jak już na pewno słuchacze się zdążyli zorientować. Ten to, to metaversum to jest pewna obietnica dla klasy kreatywnej przede wszystkim, tak? To dla nich są tutaj szanse związane z popytem na nowe zawody, o których Satya opowiadała, czy konsumpcję w jakichś nowego rodzaju treści, pytanie co z osobami, które, które nie będą miały odpowiednich kompetencji czy tak do tego, żeby tworzyć te nowe światy, czy też z nich jakoś korzystać. Tak. Aspekt zróżnicowania, nierówności, wykluczenia, bezpieczeństwa, zdrowia. Satya, dołoży coś jeszcze? Myślę, że dużym problemem może być też dostęp do technologii, które Cię mogą wprowadzić do tego, tego metaversum. Więc to jest kolejna sprawa i to się wykluczenie. Wykluczenie cyfrowe, takie tak. całkiem podstawowe. Mhm. Jesteśmy w bardzo mhm. odległym świecie, a może być tak, że my nie mamy tych headsetów i tych sprzętów, o których, tak. o których powiedzieliście. Pewnie tego będzie więcej. Obietnic jest wiele, wyzwań jest wiele. Będziemy przyglądać się na bieżąco rozwojowi metawersum, będziemy e, aktualizować naszą wiedzę i, i na pewno Państwa poinformujemy, jak zadzieje się coś nowego. Na razie wiemy, że jest obietnica, wiemy, że będzie inaczej. Zastanawiamy się jak będzie, zastanawiamy się jak to na nas wpłynie, życzmy sobie jeszcze trochę takich analogowych relacji, mówię to ja, oczywiście Państwo mogą sobie życzyć całkiem cyfrowych, metawersycznych interakcji awatarowych, ja mam nadzieję, że nie dożyję tego świata, ale to, to, to wszystko przed nami. Za tę rozmowę dziękuję, tu stawiamy kropkę, wątek metawersum na dzisiaj zatrzymujemy, ale wrócimy na pewno. Naszymi gośćmi byli dzisiaj analitycy Delabu, Labu, dr Wojciech Hardy, również z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Dzięki. Safia Rożynek, DELAP, Dzięki. Wydział Nauk Ekonomicznych i Michał Paliński, DELAP, Wydział Nauk Ekonomicznych. Dzięki. A ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt Sieci. Radio